Witajcie kochani, Rafał z tej strony. To co widzicie tutaj to jest obrazek z kamery GoPro Hero 10, stabilizowany i koloryzowany w DaVinci Resolve, stabilizacja w RealSteady, ale noszony przez nowego drona, którego złożył mi Dominik ostatnio z Drone Experta. Jestem mu bardzo wdzięczny. Apex 5 to jest klasyczny model freestyle'owy, fantastyczny dron. Leżały komponenty 2 lata, ale wreszcie zebrałem się, poprosiłem Dominika, znalazł chwilę i dla mnie złożył tego drona. Także dzięki serdeczne. Dzisiaj będzie przygoda jako pierwsza z Apexem, a jako druga przygoda niespodzianka. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego epizodu. Let's go! Wypidowany jest nawet ładnie, tyle że nie jest rate'ów dużo ustawione, że jest bardzo tak jakby szybko reaguje na drążki. Spoko jest, jest git. Słuchajcie, wreszcie pogoda nam dopisuje i jest super, świetne warunki, tuż przed zachodem słońca. Umówiliśmy się z Patrykiem na pół godzinki latania. Dzisiaj mamy do przetestowania dwa urządzenia. I ja na razie zrobiłem jeden lot, jestem bardzo zadowolony, a mianowicie odebrałem od Dominika z Drone Experta swojego Apexa złożonego na T-Motor i na silnikach SLAT 4S, bardzo fajne, i na cyfrze DJI, Kadex DJI Vista. Jestem bardzo zadowolony i super się latało. Teraz Patryk sprawdzi go, a my będziemy mieli okazję popatrzeć, jak tym dronem się lata. Pierwsze wrażenia są bardzo korzystne, świetnie lata i Dominik go super ustawił też, jestem bardzo zadowolony. Jeszcze mam tutaj śmigła P4 z Etixa. Wygląda to wszystko ok, próbowałem nagrywać na 8, ale coś niestety nam odmawia posłuszeństwa. Oczywiście z modułem O3 byłoby jeszcze lepiej, ale trzeba mieć też jedną maszynkę, na przykład na słabsze warunki oświetleniowe, taką na Vista DJI, a drugą na O3, żebyśmy mieli pewną niezależność i żebyśmy mieli też możliwość bardziej elastycznych manewrów podczas naszych sesji. Lecimy dalej. Apex przetestowany, więc postanowiliśmy zrobić drugi eksperyment, a mianowicie zamontowaliśmy moduł DJI Air Unit z własnym zasilaniem z małego pakietu 3S 300 mAh na Proteku 35, czyli mieliśmy dwie kamery, DJI stary Unit i ten nowy O3. Oczywiście tutaj jest wiele rzeczy jeszcze do ustawiania, między innymi wszedł nam Air Unit O3 w low power state, więc tam było tylko 7 megabitów na sekundę. Ale mimo wszystko takie doświadczenie ciekawe i bezcenne. Zobaczcie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o loty na dwie pary gogli w tandemie. Polecę jeszcze za ten domek i wrócę i się zamienimy, ok? Dobra. Tu ktoś jedzie z auto, lecimy za nim. Świetnie, weź sobie najpierw radio, okay. Załóż. Ja ci przytrzymam gogle. Proszę. Teraz wtyczka już jest dobra, wiesz, pokupiłem nowe kable. Ale numer, teraz nic nie widzę, tylko mogę sobie stać z rękami w kieszeniach. Fajnie widać, naprawdę spoko. Mogę sobie poustawiać parametry kamery. Teraz nie mogę co prawda nagrać, bo on jest w jakimś low power mode.
Dopiero jak się oderwie od ziemi to zwykle, ale tnie obraz, no, tak jak powiedziałeś. Tu tnie. Ja już straciłem. Straciłeś i dopiero wróci, jak wrócę na drogę. Oto ci dopiero słyszałem, no. Czy on... Masz? Tak, teraz, no. Czy dawaj, Patryk, tylko tutaj z naszej strony, tak. Dobra. Dawaj tylko nisko koło nas. Faktycznie tnie zasięg. Ale twój nie, Vista nie tnie. Nie? No właśnie, Vista nie tnie. Patrz tam na napięcie, bo ty robisz szuszki jak na zgulę. Tak, tnie zasięg, ale oprócz tego jest eksperyment całkiem ok. No teraz fajnie, troszeczkę dziwnie jest, tak jak no. powiedziałeś. Natomiast można jeszcze oglądać już przeloty. Dobra. Jest ciemniejszy dużo, wiesz? Tak wygląda to cudo na Proteku i prezentuje się całkiem ok. Słuchajcie, to był pierwszy taki lot, maiden flight. Są zakłócenia, kurczę. Ja spodziewałem się, że będzie troszeczkę lepiej, ale niestety są zakłócenia, jak wykorzystujemy te dwa unity. No i też kamera jest ciemniejsza, zdecydowanie. O3 ma ciemniejszą kamerę. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wykonałem, to jestem zadowolony z tego wydruku i zasilania odrębnego. Wszystko wygląda w porządku. Słuchajcie, dzięki za uwagę, to była super sesja, krótka, ale treściwa. Przetestowaliśmy przede wszystkim Apexa, ale też rozwiązanie z kamerą pasażerem jako O3 Air Unit. Bardzo fajne sprawy. Jestem najbardziej zadowolony z tego Apexa, bo mamy w naszej stajni kolejną freestyle'ową maszynkę 5-calową. Rewelacja, pięknie się zwija, super dron. Patryk, dzięki ci za... Siema. Za udział w dzisiejszym programie. Natomiast jeżeli chodzi o zestaw do tandemu, jeszcze musimy dopracować sprawę. Słuchajcie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie wkrótce. Dzięki, Patryk. Heja, bajo, pa.